Reżyseria Juliusz Cezar, część druga. Występują Otwórzcie bramę. Wpuśćcie nas. Send men down to the gates. Poślij żołnierzy do bramy. Bolt the gates. Mają wzmocnić zamknięcie i podwoić strażę. Litości, wpuśćcie nas. Cezarze, błagam, przemyśl to. One poumierają. Nie będę głodził własnych żołnierzy, żeby utrzymać przy życiu wrogów. Odeślij je do miasta. Wracajcie do domu. Co to jest? Zupa. To nie jest zupa. To woda. Walczymy od lat, a oni dają nam wodę. Giniemy i dostajemy wodę. Dosyć. Co różni armię rzymską od naszych wrogów? Dyscyplina. Jesteśmy jak jedno ciało. To daje nam siłę.
Myślicie, że ja jem dosyta? Jem tyle, ile wy. I też jestem głodny. Ale prędzej będę jadł ziemię, niż zrezygnuję z tego, po co tu przyszliśmy. Z tego, co widzicie dookoła. Ty. Gdzie się osiedlisz z rodziną? Na tym wzgórzu? Będziesz tu miał swoją ziemię? Ty. Pole między tamtymi drzewami może być twoje, jeśli chcesz. To dobra gleba. Wszyscy dostaniecie swoją część. Zasłużyliście na to. Od 8 lat oddajemy tej ziemi nasze dusze. Nie rezygnujmy, zanim ich nie odzyskamy. Otwórzcie bramę. Powtarzam, ta wojna to zbrodnia. Walczy dla chwały Rzymu. Posłaliśmy go tam, by walczył z mieszkańcami Galii. Nie ze wszystkimi. On się zapuszcza coraz dalej. Morduje spokojnych ludzi, którzy płacą Rzymowi daninę. To zatrważające. Cezar nie jest Sullą. Nie zabija Rzymian, tylko Galów. Nie zagraża nam, to my jesteśmy dla niego zagrożeniem. Kiedy Cezar był konsulem, wiele razy naginał prawo, żeby osiągnąć swój cel. On nie ma dla nas szacunku. Radzę działać i to natychmiast. Lepiej nic nie robić. Kasjuszu, powiedziałeś, że cała Galia powstała przeciwko niemu. Cezar nie może zwyciężyć. Galowie. Zaczyna się. Otworzyć bramę. Próbują wywieźć nas w pole, wrócą tu. Skąd wiesz, co on zrobi? Ja bym tak postąpił. Tutaj zaczekamy na pierwszy ruch Vercingetorixa. Zaatakuje obóz główny, poprowadzi swoich jeźdźców tutaj i będzie próbował przerwać wewnętrzny mur. Jego sprzymierzeńcy zaatakują od zewnątrz. Nie możemy dopuścić do tego, żeby się połączyli. Jeśli tak się stanie, zginiemy.
Musimy wytrzymać. Wycofujemy się. Cezarze, żołnierze chcą cię zobaczyć. Piszę do ciebie pogrążona w smutku. Twoja córka Julia urodziła przedwcześnie. Poród był bolesny. Lekarze robili co w ich mocy, żeby uśmierzyć ból. Wydała na świat chłopca, ale nie zdołali utrzymać go przy życiu. Był podobny do ciebie, Cezarze. Miał szlachetne rysy. Twoja córka walczyła o życie, ale zabrakło jej sił. Pompejusz oddalił się od spraw Senatu. Woli być sam. Przesiaduje na cmentarzu. Pilnuje, żeby przy jej grobowcu były świeże kwiaty. Rano zaatakujemy Alesję.
Open the gate. Otworzyć bramę. Wiem, że twoim prawdziwym wrogiem jest jeden człowiek. Ten człowiek stoi teraz przed tobą. Oddaję się w twoje ręce, Cezarze. Nasze kobiety umarły za nas. Oddaję ci własne życie w zamian za życie moich braci. Jeśli oni zginą, nie będzie w Galii nikogo, kto mógłby czcić naszych bogów. Błagam cię, uczyń z nich niewolników, jeśli musisz, ale pozwól im żyć. Twoi ludzie będą żyli. Ukochana żono, upłynie jeszcze trochę czasu, zanim znów będziemy razem. Są w Rzymie ludzie, którzy chcą mnie pozbawić należnych mi praw. Marek Antoniusz będzie przemawiał w moim imieniu w Senacie. Jeszcze nie było wodza, który dysponując wielką armią nie próbowałby zdobyć Rzymu siłą, więc i ja jestem o to posądzany. Ale moja zbrodnia jest większa, bo nie wracam pokonany, lecz triumfujący, a tego Senat nie będzie tolerował. Nie tak dawno temu Sulla wjechał do Rzymu na czele armii, łamiąc zasadę, że żaden zbrojny oddział nie może przekroczyć Rubikonu. Co musi się zdarzyć, żebyśmy nauczyli się przezorności? Cezar zrobił dla Rzymu więcej niż jakikolwiek wódz, a wy jak mu się odwdzięczyliście? Pozbawiliście go godności konsula, bez słowa wytłumaczenia. Przez 8 lat walczył dla chwały Rzymu. A co wy robicie? Każecie mu oddać dowodzenie armią. To nie Cezar popełnił zbrodnie. To Senat. Senat reprezentuje lud rzymski. Ten Senat reprezentuje tylko własne interesy. Sulla też to powiedział. I miał rację. Lecz różnica między Sullą i Cezarem polega na tym, że ludzie bali się Sulli, Cezara kochają. Nie wiesz, co czują ludzie. Masz rację, nie wiem. Zapytam ich. People of Rome,
Rzymianie, przemawiam do was w imieniu Cezara. Cezar chce wiedzieć, czego wam potrzeba, żeby móc wam lepiej służyć. Senatorowie twierdzą, że reprezentują lud, ale chcą, żeby Cezar oddał dowodzenie armią i wkroczył do Rzymu jako zwykły obywatel, nie żołnierz. Jeśli to zrobi, Senat oskarży go o zbrodnie przeciwko Rzymowi. Jego zbrodnią jest to, że spędził 8 lat na polu walki, z dala od domu, codziennie narażając życie. Po co? Żeby rzymski lud żył w dostatku. Świątynie, biblioteki, igrzyska, wszystko za pieniądze, które płyną tu z Galii. Ale senatorowie uważają, że Cezar dba tylko o własne korzyści. Pytam was, jeśli rzeczywiście tak jest, dlaczego Cezar wciąż jest w Galii? Dlaczego mieszka w namiocie? Ja wiem. Robi to po to, żeby nam, Rzymianom, żyło się lepiej. Trzeba coś zrobić. Nie dbam o to, co myślą ci ludzie, którzy zapewne nigdy nie dosiedli konia. Ja dotąd nie znałem człowieka tak strasznego dla wrogów Rzymu, tak czułego dla przyjaciół. Kiedy nazywam siebie Rzymianinem, jestem dumny, że tym samym mianem mogę nazwać człowieka, u którego boku walczyłem. Człowieka, który udowodnił, że własne życie jest mu mniej drogie niż wasze. Ten człowiek to Gajusz Juliusz Cezar. Musimy coś zrobić, Pompejuszu. On może wkroczyć do Rzymu w każdej chwili. Nie będziemy czekać, aż uderzy pierwszy. Zbiorę swoje oddziały i zaatakuję go, zanim się zbliży do miasta. Zmiotę jego i jego legiony z powierzchni ziemi. Żołnierze, mamy dwa wyjścia. Możemy dać się wyrżnąć oddziałom Pompejusza, lub możemy walczyć tak, jak robiliśmy to przez ostatnich 8 lat. Ja podjąłem decyzję. Idę do Rzymu. Przekroczę Rubikon. Czy pójdziecie ze mną? Na Rzym. Kości zostały rzucone. Moje legiony z Hiszpanii przypłyną do Ostii z zachodu, achajskie i macedońskie ze wschodu. Cezar idzie na Rzym. Gdzie jest? 4 dni marszu stąd. Niemożliwe. Wiem to od Bibulusa. Cezar przekroczył Rubikon. Musimy opuścić Rzym. Nie obronimy miasta bez wojska. Udamy się do Grecji. Zgromadzimy tylu żołnierzy, ilu się da. Potem pobijemy go tu, w Rzymie. Mam nadzieję, że zdążymy, zanim ciała naszych przyjaciół zaścielą schody Senatu. Thank you.
Nowy senat powierzył Gajuszowi Juliuszowi Cezarowi władzę dyktatora. Ogłosił również 40 dni świąt, żeby uczcić to wydarzenie. Cezar będzie sprawował władzę nad sądami, skarbem i będzie piastował godność konsula. Przyjmujecie mnie jak króla, ale zapewniam, że nigdy się nim nie ogłoszę. Jestem Cezarem, nikim więcej. Tylko dla tej korony podbiłem Galię. Cezarze, strzeż się idów marcowych. Strzeż się. Mężczyźni i kobiety Rzymu żądają twojej głowy. Przez chwilę patrzyłem na nich twoimi oczami. Nie wiesz, jak na nich patrzę. Przez chwilę czułem obrzydzenie. Jak ci się udaje trwać przy swoim? Kiedy zobaczyłem cię pierwszy raz w twojej wiosce, miałeś jasno wytyczony cel. To się nie zmieniło. Skąd zawsze wiesz, co zrobić? Chcesz wiedzieć? Tak. Ja walczę tylko z wrogami. Myślisz, że jesteśmy do siebie podobni. Dlatego moja śmierć sprawi ci ból. Ale bardzo się różnimy, bo ja wiem, kiedy wszystko się kończy i już nic nie zostaje. Pozwól mi umrzeć z własnej ręki. Nie rób z mojej śmierci zabawy dla motłochu. Muszę robić to, czego chce lud, nie mam wyboru. Myślałem, że władza dała ci możliwość wyboru. Posłuchaj, słyszysz ich? Ja już nie słyszę nic oprócz głosów naszych kobiet i dzieci w Alessii. Słyszę je we śnie i słyszę je na jawie. Zlituj się. Daj mi miecz.
Bądź pozdrowiony. Wasze szeregi się przerzedziły, ale zaradzę temu. Moi ludzie dołączą do was. Jak wytłumaczymy ludowi, że ci żołnierze zostali senatorami? Prawo mówi, prawo się zmieniło. A lud mi ufa. Zostawiam wam moich najlepszych żołnierzy. Walczyłem z nimi w Galii przez 8 lat. Teraz ruszam do Grecji walczyć z Pompejuszem. Tu zastąpi mnie Marek Antoniusz. Nasze zdanie się nie liczy. Nie chcę was obciążać sprawami urzędowymi. Skupcie się na sprawach państwa. Myślicie, że będą czarne listy? Nie będzie. Sulla zabijał swoich wrogów, ja im przebaczam. Do zobaczenia. Obóz Pompejusza, Farsala, Grecja, 48 rok przed Chrystusem. Odjechali w pośpiechu. Juliusz Cezar. Nie przekroczyłem Rubikonu po to, żeby zabijać przyjaciół, lecz po to, żeby się bronić przed wrogami. Okażmy sobie łaskę, porzućmy zemstę. Jesteście wolni. Teraz zawdzięczamy mu życie. Mówiłeś coś, przyjacielu? Słyszałem twój głos. Jestem ci wdzięczny za okazaną łaskę. Brutusie, zjesz ze mną wieczerzę. Cezarze, zawrzyj pokój z Pompejuszem. Przez lata liczył na to, że wspólnie będziecie rządzić Rzymem razem... Z kim? Z Julią, która was pojedna. Znosił mnie, bo bardzo kochał Julię. Kochał Julię, bo widział w niej ciebie. Powiedział mi, że jej śmierć jest dla niego nie do zniesienia. Gdyby stracił twoją przyjaźń, uznałby, że jego życie się skończyło. Zawrę z nim pokój, jeśli on naprawdę chce pokoju. Trzeba w Rzymie zaprowadzić porządek. Ludzie mają dosyć walki. Pomożesz mi? W jaki sposób? Wrócisz do Rzymu jako mój pretor. Jeśli naprawdę chcesz pokoju, będę ci służył. Pompejusz ruszył do Egiptu. Faraon umarł o tron, walczy 12-letni chłopiec i jego 18-letnia siostra, Ptolemeusz i Kleopatra. Nie wiem, któremu z nich ufać mniej. Pomóż mi przygotować okręty. Ruszę za nim.
Legiony nie będą ci potrzebne. Pompej już popłynął do Egiptu sam. Jego armia jest w Utice, pod wodzą Katona. Tak. Zaufaj mi, Brutusie. Ten, komu zależy na pokoju, będzie miał pokój. Aleksandria, Egipt. Został zamordowany na schodach pałacu przez własnych żołnierzy. Podobno zostali przekupieni przez Potejnosa. Albo przez Cezara. Został tylko jeden wróg. Jestem Potejnos, doradca królewski. Witam cię, Cezarze, w imieniu króla Ptolemeusza. Król jest bardzo hojny, ale jak widzisz, nie przywieźliśmy ze sobą koni. Ziarno jest przeznaczone dla twoich żołnierzy, Cezarze. Moi żołnierze nie będą jedli na dworze, Potejnosie. Jestem pewien, że znajdzie się dla nas miejsce w pałacu. Szczerze mówiąc, Ptolemeusz obawia się o swoje życie. Rodzina królewska jest zwaśniona. Ptolemeusz nie przyjmuje żadnych gości. Oczywiście ciebie, Cezarze, powita z radością. Moich żołnierzy też. Twoich żołnierzy też. Potejnosie, czyżbyś pomagał królowi podejmować decyzje? Król jest jeszcze dzieckiem. Wybacz jemu i mnie. Jesteśmy twoimi sprzymierzeńcami, Cezarze. Dobro Rzymu leży nam na sercu. Przynieś podarunek. To pierścień Pompejusza. Gdzie on jest? Myśleliśmy, że to cię ucieszy.
Cezarze, służąca z wiadomością od Kleopatry. Wprowadź ją. Jeśli mam mówić, odpraw strażę. Jakie wieści przynosisz? Kleopatra prosi, żebyś ją chronił. Dlaczego? Pothinus chce ją zabić tak, jak zabił Pompejusza. Dlaczego udajesz własną służącą, Kleopatro? Przyszłam do ciebie, Cezarze, bo tylko tobie mogę zaufać. Dlaczego Pothinus chce cię zabić? Mój ojciec chciał, żebym ja rządziła Egiptem. To była jego ostatnia wola. Ale Pothinus nałożył cenę na moją głowę. Ten, kto mnie zabije, zostanie nagrodzony. Cezarze, jesteśmy do siebie podobni. Ty jesteś synem Wenus, a ja córką Izydy. W każdym z nas bije serce bogini. Dlatego musimy sobie pomóc. Próbujesz mnie uwieść? Ja nie próbuję. Ja uwodzę. Albo nie. Nie muszę cię kusić swoim ciałem. Mam coś lepszego. Egipt jest najbogatszym krajem na świecie. Nasze kraje są różne. Rzym jest męski, Egipt kobiecy. Rzym jest światłem słońca, Egipt księżyca. Ale nie jest częścią Rzymu, jeszcze nie. Uczyń mnie królową, a wschód i zachód połączą się. Bóg i bogini będą rządzić światem. Poczułem twój język w ustach. Musiałam spróbować, czy nie jesteś zatruty. Jestem? Nie, ale poczułam smak galii. Zostaniesz ze mną w Egipcie? A co Egipt może ofiarować Rzymowi? Słyszałeś o żyznej krainie? To region położony na południu, w rzeczy samej. Ale co tam rośnie? To miejsce tak płodne, że może w nim wyrosnąć król. Jeśli nie wierzysz, spróbuj coś zasadzić, ale obiecaj mi, że po powrocie do Rzymu dochowasz mi wierności. Mam żonę, w tej chwili zdradzam ją z tobą. Ruszajmy. Czym jest małżeństwo w porównaniu z polityką? Małżonek oddaje się kobiecie, polityk może zdradzać. Uważasz, że ma na niego zły wpływ? Jest bardzo ambitna, zrobi wszystko, żeby osiągnąć cel. Mówią, że to czarownica. To bajki. Gdyby Cezar zechciał być królem, zapobiegłbyś temu? On nie chce korony. A jeśli chce? Zrobię wszystko, żeby Rzym już nigdy nie miał króla. Wraz ze śmiercią Sulli skończyła się tyrania.
Gdybyśmy mieli króla, rządy przechodziłyby z ojca na syna. Nasi przodkowie wiedzieli, czym to grozi. Twoi przodkowie walczyli o to, aby uwolnić od nich Rzym. I ja jestem na to gotowy. Mieliśmy nadzieję, że to powiesz. Ale to jedynie przypuszczenia i plotki. Wszyscy o tym mówią, Brutusie. Między Cezarem a koroną stoi jedynie twój wuj, Katon. Obiecał mi, że nie zabije Katona. Myślisz, że nie jest zdolny do złamania obietnicy? Uważasz, że powinniśmy czekać? Jeśli Katon umrze, a Cezar zapragnie korony, pierwszy mu się sprzeciwię. Ale muszę mieć dowód. Twierdza Katona, Utica, Afryka Północna, rok 46 przed Chrystusem. Ojcze, gdzie mój miecz? Kazałem go zabrać. Dlaczego? Powiedziałeś, że jeśli Cezar zwycięży, popełnisz... Własny syn rozbroił mnie w obliczu wroga. Twój syn chce, żebyś żył. Zabrałeś mi miecz, żebym nie miał wyboru. Czyżbym oszalał, że postanowiłeś za mnie decydować, co jest dla mnie dobre? Jestem twoim ojcem czy synem? Może jeszcze zwiążesz mi ręce, żebym nie mógł się bronić.
Pochowamy go z honorami, sam go pochowam. To powinność państwa. Jakiego państwa? Rzymu? Rzymu Cezara? Gdybym się na to zgodził, zhańbiłbym swoje imię. Ze względu na pamięć ojca i rodzinę odmawiam. I proszę, żebyś wyszedł. Mówmy o Katonie jako Bogu. Zabił się, żeby nie zginąć z ręki pośredniejszego od siebie Cezara. Im wyżej wyniesiemy Katona, tym niżej spadnie Cezar. Ale nie możemy się ujawniać. Nie. Podsuwanie własnych zamysłów innym ludziom jest sztuką. Trzeba sprawić, by myśleli, że to ich własny zamysł. Brutus musi być po naszej stronie. Nigdy nie splamił się niegodnym czynem. Ludzie go słuchają. A jeśli nie stanie po naszej stronie? Wiem, jak go zmiękczyć. Musicie mi pomóc. Nigdzie nie jest tak spokojnie jak w moim domu. Calpurnio? Nie powitasz męża pocałunkiem? Odpraw ich. Spodziewałem się cieplejszego powitania. Jak mogłeś sprowadzić ją do Rzymu? Kierowałem się racją stanu. Kleopatra rządzi częścią Afryki i całym tobą. Nikt mną nie rządzi, Calpurnio. Ani Kleopatra, ani ty. Kiedy braliśmy ślub, przysięgałaś mi miłość. Nie mogę ci jej dać. Będę posłuszna i lojalna, ale nie mogę kochać mężczyzny, który mnie zhańbił. Nikt cię nie zhańbił. Masz rację, sama się zhańbiłam. Kiedy składałam przysięgę małżeńską, poślubiłaś władcę, a powinna była poślubić człowieka. Byłabym szczęśliwa, bo nie musiałabym patrzeć, jak mój mąż każdej nocy służy Egiptowi, żeby pozyskać jego bogactwa. Ty i Kleopatra, już nie wiem, które z was jest konkubiną. Więcej godności. Nie będę tego słuchał. Już nie ma we mnie godności. Może powinnam trochę kupić. Nauczyć się od ciebie, że wszystko można kupić i sprzedać. Jaka jest cena? Ile dziś kosztuje urząd konsula? Jaka jest cena władcy? Kiedy twoje ideały zmieniły się w żądzę władzy? Po śmierci Julii? Nie mam dokąd pójść, więc zostanę tu. Ale nie będziemy żyć jak mąż i żona.
Niech bogowie wybaczą mi, że złamałam przysięgę małżeńską i niech wybaczą tobie. Wcześnie wstałeś. Ty też. Tak, nie mogłem spać. Myślałem o tobie. Czytałeś to? Tak, ale nie pytaj, kim są autorzy. Poglądy się zmieniają. Nie chcę, żebyś zwątpił w tych ludzi. Tłumaczyłem im, że jesteś człowiekiem honoru, choć nie sprzeciwisz się, jeśli Cezar sięgnie po koronę. Będę walczył przeciwko temu w Senacie. Wielu z nas uważa, że słowa nie wystarczą. Wolę używać słów, zanim użyję miecza. Wierzę w rozsądek. Powoływanie się na rozsądek często prowadzi do bezczynności, a tu trzeba działać. Wiem, że jesteś uczciwy, że na swój delikatny sposób zawsze służysz dobrej sprawie. Nie jestem delikatny, kiedy bronię swoich ideałów, ale nie ma dowodów na to, że Cezar zażąda korony. Będziesz w Senacie w kalendy marca? Nie, będę tutaj. Mówią, że wtedy Cezar sięgnie po koronę. Przyjdę, jeśli zostanę wezwany. Ludzie mówią, że ten, kto przychodzi tylko na wezwanie, okazuje słabość i akceptuje tyranię Cezara. Darował mi życie, ale odebrał je Katonowi, ojcu twojej żony. Już przestała go opłakiwać? Nie. Ja też nie przestałem. A więc cierpisz po śmierci Katona. Tak. Ale trzeba oddzielać uczucia od powinności wobec państwa. Mówią, że opłakujesz wuja, modlisz się, pijesz wino z żoną, kładziesz się spać. A kiedy Cezar cię odwiedzi, z nim też będziesz pił wino. Kto tak mówi? Ja nie służę Cezarowi, służę Rzymowi. Przekonywałem ich. Mówiłem, że kierujesz się dobrem Rzymu. Wychwalałem cię pod niebiosa i potępiałem tych, którzy cię krytykowali. Ale oni są wierni swoim ideałom i pełni czci dla tych, którzy uwolnili Rzym od królów, dla twoich przodków, którzy przecież byli zwykłymi ludźmi, nie bogami. Lepiej wróć do domu. Zostanę. Po co się dręczyć? Ja się nie dręczę. Chyba, że on. Dlaczego chcesz, żebym odeszła? Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Nie wiesz, co będzie najlepsze dla wszystkich. Zajmę swoje miejsce. Mam prawo zobaczyć rywalkę. Witaj, Calpurnio. Rzymianie, jesteśmy tu, by uczcić powrót Cezara. Powrócił nie tylko z królową Kleopatrą, ale i z samym Egiptem, jednym z najbogatszych krajów na świecie. Już nie ma jedynie Egiptu. Jest Egipt i Rzym.
Już mówiłem i powtórzę jeszcze raz. Nie będę królem Rzymu. Jestem jedynie Cezarem. Nie potrzebuję korony, żeby działać w waszym imieniu. Teraz wierzysz w naszą sprawę? Jestem z wami. Musimy działać szybko.
Cezar rozpocznie obrady. Lepidus zaproponuje głosowanie. Kaska wręczy Cezarowi prośby senatorów. Ty, Kasjuszu, staniesz za krzesłem Cezara. Potem wszyscy zbliżymy się do niego. Każdy z nas musi uderzyć przynajmniej jeden raz. Gdyby nam się nie udało, gdyby spisek został odkryty, każdy z nas bez wahania popełni samobójstwo. Zgadzacie się? Idźcie do Senatu. Ja pójdę do domu Cezara i Kleopatry. Brutusie, dlaczego tak nerwowo spacerujesz? Boję się, że się spóźnimy. Cezarze. Calpurnio, co tu robisz? Miałam zły sen. Nie idź tam. Odwiedzę cię później. Ujrzałam cię zakrwawionego. To było straszne. Calpurnio, sny nie mogą mieć wpływu na moje życie. Odrzuciłam dumę i przybiegłam, bo twoje życie znaczy dla mnie więcej niż duma. Posłuchaj mnie. Senatorowie czekają na Cezara. Nie mogą się obyć beze mnie? W tak ważnej sprawie nie. Nie można tego odłożyć. Mam powiedzieć, że Cezar nie przyjdzie, bo jego żona miała zły sen? Jako twój przyjaciel, Cezarze, radzę, żebyś poszedł. To ty zwołałeś senatorów. Okaż im szacunek. Spotkaj się z nimi. Czekają na ciebie. Będę przy nim. Nie odejdę na krok. Przyjdę później. Nie chcę dzisiaj być sama. Usiądź. Przynieście wina. Tak, napijmy się wina. Jakie sprawy czekają? Dwie sprawy sądowe, wybór kwestora i prośby od senatorów. Wybierzmy kwestora. Proponuję najpierw zająć się prośbami od senatorów. Powiedziałem, że wybierzemy kwestora.
Marek Oktawiusz, który ubiega się o ten urząd, jeszcze nie przybył. Wobec tego niech będą prośby od senatorów. Cieszę się, że Brutus będzie dziś przy Cezarze. Dlaczego? Bo we śnie ujrzałam Cezara zasztyletowanego. Cezarze, pozwól wrócić mojemu bratu z wygnania. Już raz odrzuciłem tę prośbę. Kto jeszcze ma prośbę? Proszę o łaskę dla mojego ojca, który jest w więzieniu. Sam go tam wtrąciłem, a moje słowo jest prawem. Starcze, przestrzegałeś Cezara przed idami marcowymi. Nadeszły i nic się nie stało. Nadeszły, ale jeszcze nie minęły. Proszę o przebaczenie, Cezarze. Modlę się za twoją duszę. Przestańcie. Brutusie. Thank you.
śmierci Cezara Imperium Rzymskie ogarnęła trwająca 15 lat wojna domowa. Żaden z zabójców Cezara nie przeżył go dłużej niż o 3 lata. Żaden nie zmarł śmiercią naturalną. Cassius zabił się tym samym sztyletem, którym uderzył Cezara. Brutus odebrał sobie życie tak jak jego wuj Katon. Porcja postradała zmysły po śmierci Brutusa. Popełniła samobójstwo, połykając rozżarzony węgiel. Marek Antoniusz i Kleopatra pokochali się. Kiedy Oktawian August, następca Cezara, próbował ich pojmać, popełnili samobójstwo. Syn Cezara i Kleopatry zginął z rozkazu Oktawiana Augusta. Kalpurnia nigdy ponownie nie wyszła za mąż. Koniec części drugiej, ostatniej. Agencja filmowa. Tekst Anna Jeziorska. Konsultacja historyczna dr Sławomir Michał Nowinowski. Czytał Janusz Szydłowski.